powiedzmy, że Euro okazało się sukcesem organizacyjnym. Szkoda, że sportowo Polacy się nie dostroili do tego właśnie sukcesu, bowiem został pobity rekord frekwencji w halach, bo rzeczywiście o Mistrzostwach Europy mówiono wszędzie, w każdych mediach niemalże to były pierwsze informacje, więc to rzeczywiście raduje, że nasza ukochana dyscyplina trafiła teraz pod strzechy, można tak powiedzieć, panie Marku. Ja się ogromnie cieszę. Zostałem zaproszony do Warszawy na 2 tygodnie, do ONF.pl. Ale z drugiej strony robiono pode mnie podchody, różne inne stacje, nie mówię jakie, tylko że ci nasi, powiedzmy, konkurenci zrobili taką rzecz, że te piękne Mistrzostwa Europy przez komentarz niektórych ludzi, co komentują, przez zapraszanie ludzi do studia typu piosenkarze, celebryci, zrobili troszeczkę tą piłkę ręczną, taką mniej poważną grę. Ja cieszę się, że to jedyne było studio, gdzie możemy rozmawiać o piłce ręcznej. Nie, że ja 40 lat temu trzymałem w ręku piłkę i znaczy, że ja znam się na piłce nożnej. Dlatego tak z chęcią co dzień tutaj byłem, chciałem sobie podyskutować. Widzę, że młodsze towarzystwo też się zna na piłce, której leży na sercu. No boli tylko, że nam się nie udało, ale ja jestem zawsze optymistą, że będzie lepiej. Tylko szkoda mi tych 2-3 lat przegranych teraz. Karolino, masz jakieś właśnie wspomnienia takie fantastyczne? Byłaś przecież na meczach, oglądałaś, tak. Więc jakbyś mogła tak skwitować, ocenić te Mistrzostwa Europy pod względem organizacyjnym oczywiście. No pod względem organizacyjnym, jak wszyscy wiedzą, jest to ogromny sukces dla nas. Szkoda tylko, że tak jak pan Marek tutaj wspomina, nie mamy za to tak jakby większego stanowiska, ważniejszego głosu swojego w Europie. Oczywiście jest to jakiś plus dla nas, bo wiemy, sprawdzili nas i wiedzą, że można nam powierzyć organizację takich dużych imprez i że się sprawdzamy w tym po prostu. Kamilu, dużo wygraliśmy dzięki temu? Ja byłem na Euro 2006-2008 i na Mistrzostwach Świata w 2011 i tam mnie ujęła jedna rzecz, że jak nie grali gospodarze, to pies z kulawą nogą się tymi meczami nie interesował. A tutaj jak nie grali gospodarze, to i tak przychodziło po parę tysięcy na mecze i to pokazuje, że polscy kibice są wspaniali, fantastyczni i to jest absolutny plus, to mi się podobało i dlatego myślę, że będą nas dobrze wspominać i będą się cieszyć na możliwość przyjazdu do Polski za 7 lat. Od strony organizacyjnej, ja będąc w Krakowie przez 2 tygodnie, to nie doświadczyłem żadnej, tak naprawdę żadnego większego minusu. Nie wiem, za bardzo klimatyzacja wiała w Tauron Arenie i się przeziębiłem i była jedna winda dla dziennikarzy, w której mieściło się 5 osób i przyjeżdżała co 20 minut. Poza tym raczej wielkich minusów od strony takiej czysto organizacyjnej tam nie widziałem, było fajnie, wszystko było dobrze i klarownie zrobione, był fajny doping, cały czas gdzieś tam rozdawanie kibicom nagród, był show, to wszystko było spoko. No. Czyli generalnie możemy poczuć się dumni, że jesteśmy Polakami, że zorganizowaliśmy tak wspaniały turniej.